Teraz trochę o trenerach. Mamy trenera, który przyjechał do nas z zagranicy. Teraz będzie też o trenerach poniekąd, też trochę z zagranicy, ale obcokrajowców, których mamy w naszej lidze więcej. Chociaż akurat od tego weekendu o jednego mniej. O trenera z zagranicy, moim zdaniem, Paweł Grabowski. Jorge Paixão, Kim Machado, Angel Garcia Perez. Trzech z pięciu zagranicznych trenerów w Ekstraklasie nie ma ostatnio najlepszej prasy. Paixão właśnie wraca do Portugalii. Pozostali, co kolejkę, muszą uciekać spod topora. Na tapetę, siłą rzeczy, wraca ulubiony temat Michała Probierza. Trener Jagielloni cały czas powtarza. Nie atakuje trenerów i prezesów, atakuje podejście. Podobno zbyt nabożne do wszystkiego, co zagraniczne. Jesteśmy zakompleksieni, tak to odpowiem. To jest racja i się z tym zgadzam. Przyjęło się mówić, że obcokrajowcy na ławkach to styl, klasa i autorytet. Często zapominamy jednak, że w Bydgoszczy nie wylądował Villas-Boas tylko Paixão, a Angel Garcia Perez może i potrafi przybić piątkę z Vicente del Bosque, ale ostatnio trenował w Egipcie i na Malediwach. Kwestia, jak tacy ludzie trafiają do Polski, to temat na dłuższą opowieść. Należymy do Unii Europejskiej, rynek jest otwarty i myślę, każdy z prezesów czy właścicieli klubów ma prawo wybrać sobie trenera, którego sobie życzy. Niech oni sami oceniają, czy to są trenerzy z jakością, czy tej jakości nie ma. No właśnie, jakość. Czasem trudno w nią uwierzyć, gdy widzi się José Mari Baquero, spokojny. Libora Pale czy Stanisława Lewego, który choć sympatyczny, to we Wrocławiu z mistrza Polski zrobił ligowego średniaka. Robert Maskant w Wiśle też przez długi czas czarował kibiców. Zdobył nawet mistrzostwo Polski. Tylko co z tego, skoro w międzyczasie urządził sobie w klubie prywatny folwark, a potem przez 2 lata 3 razy zmieniał kluby. Ja byłem też na kilku stażach i widziałem, jak się tam pracuje i wcale wielkich rzeczy tam nie widziałem. Oczywiście na drugim biegunie zawsze możemy pokazać historie najnowsze. Henning Berg na każdym polu wygrywa na razie rywalizację z Janem Urbanem, a Jan Kocjan dokonał w Chorzowie tak dużej metamorfozy, że przydomek King nie odnosi się już tylko do Waldemara Fornalika. Obaj trenerzy są dziś w zupełnie innym miejscu niż wspomniani na początku Paixão, Machado i Perez. To chyba najdobitniej pokazuje, że nie ma co przywiązywać większej wagi do paszportu. Na końcu, jak to w piłce, wszystko rozbija się o umiejętności. Tak, ten najważniejszy podział to jest taki, że są dobrzy trenerzy i źli trenerzy. A przedstawicielem jakiej myśli szkoleniowej, tak w cudzysłowie, jest pan? Pan bardziej się utożsamia z Polską czy z zagranicą, ze Stanami? Bo tam spędził pan najwięcej czasu jako szkoleniowiec. Muszę od tego zacząć, że nie jestem obcokrajowcem. Ja wiem. To wiemy. Dziękuję. To na słychać. Początku się domyśliliśmy. Myślę, że no jako piłkarz zdobywałem doświadczenie w różnych krajach i myślę, że każdy z nas, również Tomek, może to doświadczyć, że w zasadzie wyciągamy od tych trenerów, którzy nas szkolą, czy te dobre cechy, czy te dobre cechy, te rzeczy, czy złe oczywiście. Ale Stany Zjednoczone dały mi bardzo dużo z tego względu, że pozwoliły mi na to, że byłem asystentem przez 5-6 lat i byłem pierwszym trenerem pierwszej drużyny przez ostatnie 5. Także myślę, że to doświadczenie się zdobywa, podejmując jakie pewne decyzje, czy drużynie idzie, czy nie idzie. No, człowiek musi znaleźć się w pewnych sytuacjach i te pewne sytuacje dają mu tą możliwość, że po prostu uczy się na nich, nie robi tych samych błędów. A pan uważa, że obecność szkoleniowców z zagranicy nie wiem, wzbogaca naszą ekstraklasę? Jakie jest pana zdanie? Bo pamiętamy, w jaki sposób Turcy na przykład robili postępy, czyli sięgali po takich dosyć uznanych niemieckich trenerów. Derwal zaczął. Oferując im olbrzymie apanaże. Ja wiem, że u nas na razie klubów na coś takiego nie stać, ale też można sięgać po trenerów nie wiem, z Francji, Niemiec, z niższego poziomu rozgrywek. To nie musi być od razu Bundesliga. Ci, którzy trafiają do Bundesligi, często też zaczynają gdzieś tam niżej. Trudno mi spekulować, bo mamy dobrych trenerów w Polsce, są dobrzy trenerzy. Najlepszy przykład jest Leszek Oziński, dzisiaj wygrał z Legią, która jest typowana na mistrza Polski. A zagrali bardzo równy mecz i nawet w większych fragmentach będą drużyną lepszą. Jednak myślę, że w sytuacji Berga, gdzie grał w dobrych klubach, grał w Anglii, także myślę, że kierowano się tym, żeby po prostu dać zawodnikom tą może więcej
więcej jakiegoś doświadczenia, może ma jakieś więcej doświadczenia, będąc zawodnikiem w tak dobrych klubach jak Manchester United na przykład. Panie trenerze, czy pana wiedza na temat polskiej ligi w momencie, kiedy pan tutaj przyjeżdżał, była dzisiaj z perspektywy czasu wystarczająca, duża? Czy pan śledził to, co tutaj się dzieje? Czy pana coś zaskoczyło? Czy te realia rozminęły się z oczekiwaniami? Myślę, że te realia... Wiedziałem, oczywiście, że czytam i oglądałem niektóre mecze ligowe, a przede wszystkim Górnika, ale myślę, że to podejście, przede wszystkim mogę tylko powiedzieć na podstawie tego, co robimy na treningach i zawodników Górnika, to podejście profesjonalne jest dużo, dużo lepsze od tego, gdzie prawdopodobnie ja grałem jeszcze w nim, w tej lidze. Także myślę, że ci zawodnicy, są i odżywki i różne inne rzeczy, które zawodnicy zwracają uwagę. Teraz biorą takie odżywki, a z kolei nie biorą odżywek, które brali wtedy. 40% odżywki. Zależy to, co komu służy, prawda? Myśmy wyrywali Mistrzostwo Polskie. Jak to się puszczą, bo w Gwarze Śląskiej. Halba mówiło? Halba? Halba, tak. Halba. Jeszcze pamiętam. Także myślę, że to zaangażowanie w tej chwili, co zauważyłem, było pozytywne, jak przyszedłem do Górnika. A co pana razi najbardziej w naszym futbolu, w tym takim ligowym? Myślę, że razi to, że brak pieniędzy. I to niektóre kluby, chodzi mi o to, że niektóre kluby są po prostu na bieżąco ze wszystkimi wydatkami i zaległościami dla zawodników, a niektóre nie. I zdarza się to w coraz więcej klubów, że mają te problemy. Zawodnicy muszą się martwić o różne inne rzeczy, a nie tylko o to, żeby grać w piłkę.